A co oni chcą? Tego, bo my chcieliśmy tego, no, podziękować. I tutaj mamy taki mały podarek. Portret hierarchy. Jak miło. To naprawdę nic wielkiego. Mamy takich dużo. Tylko nie mów, skąd go wziąłeś, dobrze? Dobrze, bywaj. Wow. Dobra. Błędkę. Kurde. Szybko to zajdzie. Szybko się pojedzie. A może akurat jakieś nowe zadanie dojdą? Czy coś? Jakieś winy kaszcze. Błędkę się nie patrzy. Jak on to jedzie? O jest. Wieś Bronwic. Cyk, 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 cyk. Coś do przeczytania? Chyba nie. A jednak. Dobra. Teraz wolniej. Teraz szybciej. Ćwiru, ćwir, ćwir. No nie, haha. Tylko dawaj. Barciowe widziadło. Dobra, nie ma nic do czytania. To jedziemy. O, wait, wait. Jakiś wykrzykniczek. I szybki quest. Ludzi ma wspierać, bronić. To może i teraz. O co chodzi? O nic. Idź swoją drogą. Zamknij się, Godard! On nam może pomóc! Banda wilczycy chce napaść na wioskę. Na Bertramie chcą się zemścić. Wiele nie mamy, ale zapłacimy, jeśli nas ochronicie. Co to za wilczyca? Podobno z wilkami się chędoży, a człowieka gołymi rękami rozszarpać potrafi. Potworzyca w ludzkiej skórze, choć niektórzy mówią, że wielkiej urody... Przewodzi zgrają dezerterów, niedobitków z różnych armii. Takich, co to i na zabijaniu, i na grabieży dobrze się znają. Czemu chcą się na tobie mścić? Bo ich łowcom czarownic wydałem. Od kiedy łowcy czarownic interesują się bandytami? Banda wilczycy na wioskę napadała, a nikt nas bronić nie chciał. W końcu Bertram do łowców poszedł o ochronę prosić. No i jak się łowcy nimi zajęli, to był chwilę spokój. Ale teraz się wilczyca o wszystkim dowiedziała i chce Bertrama zabić. Pomóżcie, bo krucho będzie. Pomogę. Zajmę się bandytami. Schowajcie się w domach i zaregulujcie drzwi. Uważaj na nich, wiedźminie. Są naprawdę groźni. Aha, aha. O, jak konik. Potatajował. A może by tak aha. F5. Co jest? Ja w sprawie zlecenia. Jakieś stworzenie zmasakrowało nocny patrol. Wszyscy uzbrojeni po zęby. Chłopy na schwał. Skąd wiadomo, że to potwór? Wystarczy spojrzeć na zwłoki.
Jak wyglądały ciała zabitych? Jak żyję, nie widziałem czegoś takiego. A człowiek już się przecież na trupy napatrzył. Kiedyś słyszałem opowieści o ludziach, co na pustyniach Zarikani ginęli od gorąca. Ci zabici właśnie tak wyglądali. Aha. Na początek porozmawiajmy o nagrodzie. Znam swoją cenę. A to tak... 270. No dobrze. Myślę, że tyle mogę ci zapłacić. To fajnie. Oczywiście, jak się spiszesz. Pyk. Ciała zostały już pochowane? Był rozkaz, żeby ich spalić. Nasz mętek dobrze im się przyjrzał. Z nim gadaj. Siedzi teraz w dokach. Zobaczę, co się da zrobić. Zobaczę, co się da zrobić. Razem z chłopakami zrobiliśmy ściepę na nagrodę. No fajnie, fajnie. To bardzo dobrze. Niezle. Mylik. Dobra szansa. Ty jesteś medykiem. Czym mogę pomóc? Badam sprawę zabitych strażników. Podobno dokonywałeś autopsji. Wynajęliście, żebyś się tym zajął? Dobrze, chętnie pomogę. Interesuje mnie, czy widziałeś na ciałach ślady pazurów lub kłów. Śladów kłów nie widziałem. Pazurów też nie. Jedynie ślady paznokci po przygodach z dziwkami. Gdzie znaleziono ostatnie ciało? W bocznej uliczce przy drodze z doków do dzielnicy Burdeli. Ktoś porzucił je w środku nocy. Obejrzę to miejsce. Słyszałem, że ciała były wysuszone. Też uważasz, że zabił ich potwór? Nie sądzę. Zwłoki były wysuszone, ale... Może próbowali pojmać czarodzieja i ten rzucił jakieś paskudne zaklęcie? To było odwodnienie? Nie. Nie wiem, do czego innego to porównać. Dziękuję za pomoc. Obejrzę miejsce, w którym ich znaleziono. Powodzenia. Powodzenia. Dzięki. A się żygą. A już mówię. Pójdź. Żygą. Zgadza się, rej. Ludzie! Pomocy! Tu znaleziono ciała. Może trafię na jakieś nietypowe ślady. O? Podkute buty strażników. Nieistotne. Zasłońcie oczy! Jestem już czerwem! Weź to! Spal, schowaj cokolwiek, tylko nie daj się złapać! Co? Trzeba ci czego, mistrzu? O. Ślady dziecka. Zaraza, ruchliwe miejsce. A tu konik. Wyraźne ślady kopyt. Koń. Nie, konie nie chodzą na dwóch nogach. Rozumny klient od razu pozna, że nie ma lepszej oferty po tej stronie Pontarki. No kuzwa. Ej, Jasiek, ty jesteś najstarszy, to powiedz, co to właściwie jest burdel? Burdel to jest jak masz bałagan i trzeba odłożyć zabawki na miejsce. Czyli ci wszyscy panowie... O, czyżby to był jakiś ten tegys? Trop prowadzi do kuternogi Katarzyny. Wyrzucił flakonik po perfumach. Kto używa drogich perfum w tak podłej dzielnicy? Ej, Jasiek, ty jesteś najstarszy, to powiedz. Co to właściwie? Ej, Jasiek, ty jesteś najstarszy, to powiedz. Ale smród.
A ten Wiedźmin dobry węch ma. Nie trzeba ci czego, mistrzu? No i co? Zostawcie mnie w pokoju! Nie. Powiedział, że tu pomyłem. Ostrzegam cię. O, nice, nice. No tutaj. Ten człowiek dziwnie się zachowuje. Halo? Gdzie ja jestem? Wszystko w porządku? Przecież byłem w tym domu. Tamtym? Chyba tak. Muszę iść i odpocząć. Był pod urokiem sukuba. Muszę jakoś dostać się do tego domu i skończyć. O! Gdzie ja jestem? Sukub. F5. Zamknięte. Good idea. Może wcześniej tego nie zrobiłem? No proszę, tak myślałem. Ejże, siwy rycerzu, giermka nie szukacie? A weź się pan żulu odwal. Nie no, chyba to tu. No tu. Sukukup. A się zdziwi, kurwa. F5. Dzień dobry. Kim jesteś? Słyszałaś kiedyś o Wiedźminach? Przyszedłeś mnie zabić? Chcę porozmawiać. Na początek chcę porozmawiać. Dlaczego zabiłaś tamtych strażników? Byłam nieuważna i zaskoczyli mnie. Chcieli mnie zamordować, więc musiałam się bronić. Tylko tyle? Żadnej wzruszającej historii o ludzkiej nienawiści do wszystkiego, co obce? Nie zwykłam kłamać. Nie zwykłam też zabijać bez powodu. Musisz opuścić miasto. A jeśli tego nie zrobię? Wtedy będę musiał cię zabić. Zawsze to samo. Nie cierpię zmian. Byłam głupia, że dałam się zaskoczyć. Będę musiał skłamać, że cię zabiłem. Zwykle przynoszę trofeum. Dobrze, weź to. I jeszcze to, bo póki co jestem na ciebie wściekła. Ale wiem, że gdy będę już daleko, złość mi przejdzie. Hehe. Kurwa. Kuska. Nie ma światła. O, kuferek, w którym nic nie ma. Może coś na górze jest, co przeoczyłem. Nie, też nie. No nic. Strażników zabił sukub. Sukub? Tutaj? W Nowigradzie? Przecież światło wiecznego ognia chroni miasto. Widać były jakieś przerwy w działaniu. Tak czy owak, sukub nikomu nie zrobił już krzywdy. Oto dowód. Chylę czoła przed mistrzem. A oto obiecana nagroda. Bywaj. Fajnie. Ten sukub pewnie się odwdzięczy. Chyba nie zabiłem go, a nagrody dostałem. Chyba. No, bo nie każdy podwór taki zły, jak go malują diabeł, czy jak to tam. Oj, trudno. O, to tutaj.
F5. Dzień dobry. Hello. Witaj w miodosytni, wędrowcze. A jakby z niziołka zrobić wiedźmina? Holofernes Meyersdorf. Do usług. A oto moi synowie. Bernie, Franklin i Hugo. Skrzat. Rico Meyersdorf to jakaś rodzina? Tak, to mój najmłodszy syn. Niestety zostawił rodzinny interes i poszedł szukać szczęścia do wielkiego miasta. Czemu pytasz? Znacie się? No cóż, tak. Mieliśmy styczność. Ale ja nie o tym. Przychodzę w sprawie ogłoszenia, które wywiesiłeś. To barciowe widziadło. Pustoszy moją pasiekę. Jeśli chodzi o zapłatę... No, to poprosiłbym tak... O. Niech ci będzie. Jeśli nie pozbędziesz się widziadła, to i tak zbankrutujemy. Potraktuję to jak inwestycję. Czyli umowa stoi? Stoi. Pyk. Zdajesz sobie sprawę, że coś takiego jak barciowe widziadło nie istnieje? To musiał być jakiś potwór, może upiór. Ktoś z twoich pracowników coś widział? Ja widziałem. Właśnie czyściłem ul, kiedy usłyszałem krzyk jednego z naszych parobków. Dar się tak, jakby go pokąsała cała chmara pszczół. Pobiegłem do niego, ale już nie żył. Miał ślady po urządzeniu? Raczej po odmrożenia. Sine wargi, szron na włosach, a wokół leżało pełno martwych pszczół. Co zrobiliście z ciałem tego parobka, który zginął? Chcę je obejrzeć. Za późno. Pochowaliśmy biedaka kilka dni temu. Któryś z was może mi pokazać miejsce, w którym pojawiło się widziadło? Ja pójdę. Chodź za mną. Tędy za mną. Skąd pomysł, że to barciowe widziadło? To taki pszczelarski przesąd. Jak się radami pszczół źle rozporządza, to przychodzi widziadło. Niszczy ule i zabija pszczoły, żeby nikt nie wykorzystywał tych szlachetnych zwierząt do niecnych czynów. Napuściliście pszczoły na konkurencję? Nie. Ojciec podpisał niedawno kontrakt z radańczkami. Znaczy, że widziadło jest z Nilfgaardu. Ale chodzę. Już pieszo. Oni biegną, ja idę pieszo. To tutaj, tu widziadło zabiło parobka. Może zostawiło jakieś ślady. Może. Cała oszroniona. Chłód musiał zabić pszczoły. Jest. Szef. Zczerniała i zaschnięta, czyli sprzed kilku dni. Tu musiał zginąć parobek. To ich barciowe widziadło ma dość sporą nogę. Te ślady. Jest ciężkie. No i... Ślady znikają w wodzie. W tej kałuży, która udaje jezioro, raczej nic się nie schowało. Sprawdzę drugi brzeg. Może ślady ciągną się dalej. Ślady... Here. Tędy się nie przecisnę. Może jest inne wejście. Ano jest. Mapa mi pokazuje, że jest. Okej.
Wszystko wiemy razem. To nie wiem, co jest tam.